Przyjaciele, chciałabym się podzielić się z Wami takim pewnym poselstwem. Jak zawsze gwarantuję Wam, że jak przyjmiecie go do swojego życia, to będziecie mieli sukces. I powiem tak, tym razem Wy będziecie mieli sukces i sukces będzie miał cały Kościół. Chciałabym powiedzieć dzisiaj do Was o świadectwie jako o części życia wiary. Dla mnie jest to osobiście bardzo ważne. Zawsze mi budowały świadectwa. Kiedy oddałam swoje życie Jezusowi, byłam 3 lata, bardzo siedział w więzieniu, więc ja byłam 3 lata w kościele zielonoświątkowym. I powiem Wam, że tam też się ochrzciłam. I nie można tam się było ochrzcić, jeśli się nie powiedziało świadectwa. I jak gdyby nie na to chcę położyć nacisk, że nie można czegoś zrobić, jeśli się nie złoży świadectwa. Ale jak zaczęłam sobie teraz rozważać te rzeczy, to zobaczyłam, że bardzo mi to pomogło. Kiedy oddałam swoje życie Jezusowi, bardzo mi to pomogło, że mogłam być w miejscu, gdzie przed dużym audytorium mogłam powiedzieć, w jaki sposób narodziłam się na nowo, w jaki sposób spotkałam Jezusa. To był dla mnie od razu bardzo duży przełom. Jak usłyszałam, że tutaj, żeby się ochrzcić, musisz złożyć świadectwo, ponieważ my mamy tutaj spotkania, mamy wieczór świadectw i bardzo ważne jest, żebyś złożyła w ogóle swoje świadectwo, ponieważ Kościół chce wiedzieć, kto na przykład przystępuje do chrztu. I dla mnie, jako dla takiego młodego wierzącego, to był krok i taki skok na głęboką wodę. I był to dla mnie ogromny przełom w tym, że ja nie chcę być osobą, która gromadzi coś, rozumiecie, i gromadzi to dla siebie i nie daje potem tego innym ludziom. Ja chcę być osobą, która gromadzi, ale też i daje. Świadectwo jest częścią życia wiary. To jest bardzo ważne. I chciałabym, żebyśmy wszyscy nabrali takiej kultury. Wiecie, nie tylko tak, że ktoś się nawraca, oddaje swoje życie Bogu i wychodzi się na środek i się mówi, jak tam się poznało Pana Jezusa. Nie. Bo w ogóle wiem, że mamy bardzo dużo świadectw. Bardzo dużo świadectw. Nagromadziliście różnych rzeczy, a teraz następnym elementem to jest dzielić się tym. I to, wiecie, kogo to buduje? Będzie to budowało Ciebie i będzie to budowało Kościół. Mi najbardziej usługuje, jak usługuje sama sobie. Największe przełomy mam wtedy, kiedy wychodzę i coś mówię. Kiedy przeciwstawiam się diabłu, tak? Robię mu na przekór, on chce tak, a ja robię zupełnie inaczej. Wiara jest częścią ekspresji i świadectwa. Musimy zrozumieć to, że wtedy, kiedy wychodzimy i mówimy świadectwa, wybijamy się na czyimś życiu, zostawiamy ślad. Nie są to już puste jakieś tam, wiecie, rzeczy, tak? Nie przeczytałem czegoś w Biblii, tylko wychodzę i opowiadam świadectwo. Jeśli pragniesz osiągnąć silną wiarę, powinieneś ustawicznie opowiadać o tym, co Bóg robi dla ciebie. I to powinno się stać naszą kulturą, kulturą każdego wierzącego człowieka. Ja bardzo chcę Wam wszystkim opowiedzieć, co Bóg robi dla mnie. Módlcie też się dzisiaj, podczas tego poselstwa, Boże, chcę, aby to się stało również praktyką mojego życia. Chcę jak wariat opowiadać, co czyni dla mnie Bóg. Nie chcę zachowywać tego tylko i wyłącznie dla siebie, tylko chcę opowiadać, co Bóg czyni dla mnie. Im więcej o tym mówisz, tym bardziej realnym Chrystus staje się dla ciebie. Wiecie, to są, ja będę mówiła bardzo proste rzeczy, ale bardzo praktyczne. Jeśli nie opowiadamy o tym natychmiast, natychmiast, Pan coś dla mnie uczynił i mam tą mentalność, natychmiast idę i w ogóle o tym mówię. Nie czekam tygodnia, nie czekam dwóch, nie czekam trzech, bo zapomnę. Albo potem coś powiem nieprawdziwego, dodam albo odejmę. Wiecie, najlepiej powiedzieć jest na gorąco. Na gorąco. Jeśli nie ma możliwości wyjść przed Kościół, biorę telefon, w ogóle nagrywam. Tak? My tak zbudowaliśmy służbę. W ten właśnie sposób zbudowaliśmy służbę. W ten właśnie sposób zbudowaliśmy też wiarygodność. Kiedyś Bóg dał mi takie słowo, bardzo proste, ale też dla mnie mega takie praktyczne.
Opowiadaj o życiu. Opowiadaj o tym, co ja czynię dla Ciebie. Grzech się nie zmienił. Demony się nie rozmnożyły. Ludzie przeżywają wciąż to samo. Nieważne, jak są ubrani. Jedni są ubrani lepiej, drudzy gorzej, ale ten sam diabeł jest, wiecie. Demony się nie porozmnażały. Diabeł wciąż uderza tymi samymi rzeczami. I teraz jest pytanie, czy ja mam się czym dzielić? Mam. No mam, bo chodzę z Bogiem i Ty chodzisz z Bogiem. Nie ma takiej opcji, że nie macie świadectw. I tutaj nie ma w ogóle mowy o tym, czy porównywać. A co mam powiedzieć? Mam się porównywać? Nie, nie masz się porównywać. Masz powiedzieć to, co przeżywam. A co przeżywam? Nie wiem. Po ulicach chodzę, myślę wciąż o Tobie. Co? Ktoś powie, to jest świadectwo? Tak. Nawet jest taka piosenka. Po ulicach chodzę, myślę wciąż o Tobie. Co to jest? To jest przebudzenie. To, co się dzieje wewnątrz Ciebie, to jest przebudzenie. Właśnie wyjdę i o tym powiem. Czemu? Świat w ogóle jest w rozterkach. Świat jest w depresji. Świat jest w stresie. A ja chodzę i myślę wciąż o Jezusie. Czemu mam nie wyjść i tego nie powiedzieć? A to takie banalne. Przestań. Żadne świadectwo nie jest banalne, bo to jest Twoje i moje przeżycie z Chrystusem. Nie ma banalnych świadectw. To jest nadnaturalne przeżycie z Jezusem Chrystusem. Jeśli się wstydzisz, to zamknij oczy. Zamknij oczy, w ogóle weź mikrofon, nie wiem, odwróć się w tą stronę. W ogóle taki biorę przełom, w ogóle pierwsze świadectwo powiem w ogóle tyłem do kamery. Nieważne, ale powiedz. To jest bardzo ważne. Człowiek, który uczył mnie kiedyś na szkole liderów, świadczył nam i powiedział, pierwszą Ewangelię, kiedy głosiłem w ogóle w więzieniu, to głosiłem z zamkniętymi oczami. W ogóle poszedł tam i w ogóle mówi, kurczę, co ja tam w ogóle robię? Oni groźnie wyglądają ode mnie. W ogóle ja się bardziej boję niż oni tutaj, a przyszedłem im w ogóle opowiadać o Chrystusie. Ale uwierzył w to, że kiedy im powie świadectwo swojego życia, jak spotkał się z Chrystusem, to będzie w tym moc i popłynie zwycięstwo. Rozumiecie? I zamknął swoje oczy i opowiedział im Ewangelię i opowiedział im swoje świadectwo. Kiedy otworzył, to te bandziory siedzieli i byli zalani łzami. I my musimy też uwierzyć w to, że my nie przeżywamy banalnych rzeczy, bo Chrystus nie jest banalny. Rozumiecie? Przeżywamy nadnaturalne rzeczy. To, co przeżywasz, jest wielkie. Jest wielkie. A diabeł chce przyjść i ci powiedzieć, wiesz, nie masz daru nauczania. Wola. Może się okazać, że jak będę skutecznie wychodzić i mówić swoje świadectwo, nóż widelec odkryje, że mam dar nauczania, a tego nigdy nie będziesz miał. Wychodźcie i mówcie swoje świadectwa. W taki sposób będziesz budował wiarę w swoim życiu. Wiecie, że to jest mega w ogóle ważne, żebyś w ogóle nie zapominaj, co Bóg czyni dla ciebie. Zobaczcie, jak to działa. Modlimy się o przełomy finansowe, modlimy się o uzdrowienia, modlimy się o uwolnienia. Dlaczego o tym nie mówić? Czemu? Wtedy widzimy, że w ogóle ważna jest nasza modlitwa. Ważna jest nasza modlitwa, ona działa, ponieważ wy doświadczacie później przełomów. O tym trzeba świadczyć. Rozumiecie? Im mniej o tym mówisz, tym mniej to się staje dla ciebie realne. To jest proste. To jest proste jak drut. To tak jak w ogóle, wiecie, jak nie rozważamy w ogóle Chrystusa, to On się staje dla nas nierealny. Nierealny. I jak nie opowiadamy tego, co Chrystus dla nas zrobił, to przestajemy w to wierzyć, czy On to w ogóle dla nas zrobił. To jest tak, jakby poznać w ogóle lekarstwo na nowotwór i nie pójść i się tym nie podzielić. Dla mnie jest bardzo ważne. I wiecie, każda chwila, każdy element drobny, nowy, który się pojawia w moim życiu. Idę i chcę o tym mówić, chcę o tym świadczyć, chcę o tym opowiadać. Idę i mówię, miałem problem z tym, wstydziłem się wychodzić na ulicę, wstydziłem się głosić Ewangelię, wziąłem przełom. Co robię? Natychmiast idę i składam świadectwo. Wychodzę w niedzielę przed Kościół, właśnie w taki sposób praktyczny. Urywam diabłu łeb i mówię, wzięłam przełom. Byłam na ewangelizacji, tak? Świadczyłam o Chrystusie. To są te rzeczy. Wiara jest jak miłość, pochodzi z serca, z ducha. Podobnie jak miłość, wiara odnajduje wielką radość w nieustannym wyznawaniu siebie.
My musimy to wyznawać naszymi ustami. Dzisiaj już sporo Artur mówił o wierze. Sporo też z was dzisiaj tutaj wychodziło i mówiło swoje świadectwa. To jest w ogóle, wiecie, bo dostałam też takie słowo od Boga, że z naszego Kościoła, aby popłynęła w ogóle, aby popłynęło zwycięstwo, to musicie wychodzić i składać świadectwa. Świadectwa z tego, co Bóg uczynił dla ciebie. Co On dla ciebie zrobił. I nieważne, czy to jest w ogóle małe, bo to w ogóle, wiecie, dla kogoś to może być małe, ale wiecie, ale dla ciebie to może być wielkie. I nie wiesz nawet, kogo i czym zbudujesz. Bo ty nie wiesz, z czym człowiek przyszedł do kościoła. Pamiętam właśnie w tym kościele zielonoświatkowym, wydawało mi się kiedyś, że taka tam dziewczyna wyszła i taką drobną rzecz w ogóle powiedziała. Już nie pamiętam w ogóle jaką, ale drobną. I pamiętam, że siedzieliśmy koło siebie z takim bratem i tak sami ze sobą żeśmy tak nawet powiedzieli do siebie, że takie było jakieś nijakie. W następnym tygodniu wyszła następna, kolejna osoba, która właśnie podziękowała za to świadectwo. Właśnie to świadectwo spowodowało, że ona wzięła swój przełom. To są bardzo ważne rzeczy. Nie lekceważcie tego, bo wiecie, my możemy dalej nauczać, możemy dalej mówić różne rzeczy, ale potrzeba jest teraz, aby Kościół wziął swój przełom. I to jest nowy kierunek. I nowy kierunek jest taki, że należy wychodzić i mówić to, co Bóg zrobił dla ciebie. Jeśli przyjrzymy się bliżej życiu Jezusa, to zauważymy, że On od początku swojej publicznej służby, aż do męki krzyżowej, nieustannie wyznawał, kim jest i jaka jest Jego misja w życiu. Wiecie, ja wiem też, że i ty, i ja musimy ugruntować się w naszej tożsamości w Chrystusie. Bo czym bardziej człowiek bezpieczny, czym bardziej bezpiecznie się czujemy, a wierzę w to, że coraz bardziej bezpiecznie się czujecie i w Chrystusie, i tutaj w Kościele. I to jest kolejna, jakby kolejny krok jest ku temu, aby wychodzić i o tych rzeczach mówić. Popatrzcie, w ogóle Jezus cały czas jak wariat wyznawał w ogóle kim jest. Kim jest? On to wyznawał. On czytał z pism, kim jest i wyznawał. I wyznawał, jaka jest jego misja. Czemu? Wiedział, że idzie uratować świat. Wiedział, że idzie uratować świat. I teraz to pytanie, kim ty jesteś? Jaka jest twoja misja? Kim ja jestem i kim ty jesteś? Kim ja jestem? Zadajesz sobie to pytanie, kim ja jestem? Kim ja jestem? I tak naprawdę najbardziej na samym początku potrzebujemy te rzeczy powtarzać sami dla siebie. Czyli wyznanie wiary powoduje realia fizyczne. Kiedy mówimy świadectwo, tak? Natychmiast koło siebie budujemy realia fizyczne, tak? Kiedy cokolwiek w ogóle opowiadasz, kiedy opowiadasz w ogóle o uzdrowieniu, natychmiast budujesz wiarę drugiego człowieka, który na przykład ma problem z przyjęciem uzdrowienia. Tak to działa. To tak działa. Ja też się tego uczę. Pamiętam, kiedyś byliśmy z Arturem, na początku też naszej służby, byliśmy w takim miejscu i była bardzo niemiła atmosfera. Bardzo. W ogóle jak weszliśmy tam, to ja w ogóle mówię, gdybym ja tutaj miała zostać, to bym umarła. W ogóle duchowo atmosfera przeokrutna. I pamiętam, że zaczął wtedy Artur głosić. I to było też moje jedne z takich pierwszych doświadczeń w ogóle z takim głosem Boga w ogóle do mnie. Spójrz, jak wielką moc ma wypowiadane słowo. Kiedy zaczął Artur mówić proste rzeczy, ja nawet nie wiem, czy tam to było miejsce na nauczanie. Tam było, to był czas, kiedy w ogóle świadectwo w ogóle opowiadał życia. Natychmiast zmieniła się atmosfera. Z paskudnej czapy, wiecie, czapa była paskudna, ale z tej paskudnej czapy jeden człowiek wyznaniem swoich ust zbudował taką atmosferę, wiecie, dodał wiary ludziom. Natychmiast w ogóle zmieniła się atmosfera. Natychmiast. To jest bardzo ważne, co mówimy. I często jest tak, że my nauczaniem nie zrobimy tego, co zrobimy świadectwem, bo to jest inne narzędzie. Nauczanie to jest jedno narzędzie, a świadectwo to jest drugie narzędzie. Kiedy używamy cały czas tylko i wyłącznie jednego narzędzia, no to będziemy mieli wykopaną jakąś tam, powiedzmy, dziurkę, tak? Ale my musimy używać wielu narzędzi. Wielu narzędzi.
Nauczanie jest jednym narzędziem, a składanie świadectwa, tak? Było nauczanie, ono mnie zbudowało, tak? Zrobiłam krok do przodu, tak? I jestem. I teraz na przykład świadczę. I to pociąga ludzi. To buduje kolejne przestrzenie w życiu ludzi. Wiecie, to naprawdę, to są w ogóle bardzo ważne rzeczy. Dziś przyjdź w ogóle z tym do Boga, w ogóle dziś sobie to zaplanuj. Dziś powiedz, będę człowiekiem, który biegnie do swojego duchowego domu i opowiada o tym, co uczynił dla niego Bóg. Nie będę tego trzymał dla siebie, nie będę tego gromadził. Nie ma w ogóle, wiecie, nie ma celu w gromadzeniu. Reinhard Bonnke powiedział kiedyś piękną rzecz. Pieniądze są po to, żeby je wydawać na służbę, taki amen, koniec. Pieniądze są po to, aby je siać w służbę. Nauczanie jest po to, aby nas zbudować i złożyć z tego nauczania świadectwo. Innego ono celu nie ma. Jaki ma cel? Żeby co? Zbudować nas i co? Po co? Ja to najadłam się, a teraz idę i o tym świadczę. Tak? To wtedy w ogóle ma sens. To ma sens. Że tak naprawdę w ogóle, wiecie, nauczamy, dobrze jemy, tak? No i to, co wydalamy, to też jest dobre. Kim jestem? Kiedy tak naprawdę zrozumiem w ogóle, kim jestem? W ogóle jestem synem i córką. Będę składał świadectwo o tym, co uczynił dla mnie Bóg. W 2 Koryntian, w 5 rozdziale, w 21 wersecie jest napisane, że On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Jesteś sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Ja jestem sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Moja pozycja przed Bogiem jest bezpieczna. Zobaczcie, którejś środy zrobiliśmy coś takiego, że zrobiliśmy inaczej niż zazwyczaj. Modliliście się też, modliliście się razem ze mną. Byłam bardzo zbudowana tym, jak się modliliście. Zobaczyłam, że tak naprawdę wasza pozycja przed Bogiem jest bezpieczna. Śmiało wyszliście tutaj na środek, wzięliście mikrofony do rąk i modliliście się. Modliliście się modlitwami wiary, modlitwami w ogóle takimi, tak, z których w ogóle płynie moc. To jest świadectwo. To jest świadectwo. Kogo to buduje? Mnie to zbudowało. To mnie zbudowało. Zobaczyliście też, że wasza modlitwa wiele może. Ja wierzę w to, że moja modlitwa wiele może. I ty też wierzysz, że twoja modlitwa wiele może. W tą środę też pokazaliście, że wasza modlitwa wiele może. Bez lęku mogę mówić, że Bóg jest moją sprawiedliwością. Ja tego nie dokonałam, ani ty tego nie dokonałeś. Sprawcą tego wszystkiego jest Bóg. Sprawiedliwość oznacza prawą pozycję przed Bogiem. Jezus stał się moją sprawiedliwością, dlatego mogę stawać przed obliczem Boga tak, jakbym nigdy nie dopuściła się grzechu. Mogę przebywać w obecności Boga, w obecności Bożej, bez poczucia potępienia czy kompleksu niższości. Zobaczcie. I to są prawdy o nas. Nie ma dla nas żadnego potępienia. Wychodź i śmiało świadcz o tym, co Bóg dla ciebie zrobił. Ja wiem, że panuje coś takiego, że ludzie myślą, że taki tam jeszcze jestem, wiesz, poniżony, odrzucony, nie wyjdę i nie powiem. Posłuchajcie, każdy z nas jest w procesie. Jesteśmy w różnych procesach. Ale to jest diabelski hak, żeby nie dzielić się świadectwem życia. W duchu jesteś tytanem wiary, kombajnem ewangelizacji. Jesteś najlepszym wstawiennikiem. Rozumiesz? I nie pozwól, żeby diabeł poprzez to, jakie masz jeszcze mankamenty w duszy, zabronił ci tutaj wyjść i świadczyć o potężnym Chrystusie i o tym, co On dla ciebie robi. Amen.
Rozumiecie? To są w ogóle dwie różne rzeczy. Wszyscy pracujemy i nie ma, bo w Królestwie Bożym nie ma bezrobotnych ludzi, tak? Nie pozwól, żeby diabeł cię z tego okradł i okradł Kościół. I to jest dla nas, posłuchajcie, kierunek. Aby opowiadać. Wielu z was być może jeszcze nawet nie złożyło świadectwa, jak poznaliście Chrystusa. A wielu z was, wiem, bo mówicie o tym w kuluarach, przeżywacie wspaniałe rzeczy z Bogiem. Cudowne rzeczy z Bogiem. I należy wychodzić, i należy o tym mówić. W Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, 28 wersecie jest napisane: albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się, w Nim jesteśmy. I ja w Nim żyję, Ty w Nim żyjesz. Ty się w Nim poruszasz i ja się w Nim poruszam. Jesteś w Chrystusie. My jesteśmy w Chrystusie. I Ty i ja jesteśmy w Chrystusie. Ja w ogóle, wiecie, słabo mam tego jeszcze doświadczenie. Znam tą duchową prawdę, że jestem w Chrystusie. Wiem, że tak jest napisane. Ale moje doświadczenie tego, że jestem w Chrystusie, nie jest jeszcze dużo. Czymś się z wami podzielę. Nie wiem, czy to było 2 tygodnie temu, czy ponad 2 tygodnie temu. Miałam sen. Wiecie, że najczęściej Jezus przychodzi do mnie w snach. I przyszedł do mnie we śnie. Siedział naprzeciwko mnie i powiedział do mnie: wejdź we mnie. Ja mówię: jak? Przecież mam ciało. Nie ma żadnej bariery. W ogóle nie ma żadnej bariery. Wejdź we mnie. Ja mówię: czy ja to wytrzymam? Nie jestem jakimś kozakiem emocjonalnym. Wejdź we mnie. I weszłam w niego. Zrozumiałam wtedy, że moje poznanie jest cząstkowe. To, co zobaczyłam, nie jestem w stanie tego opisać słowami, ale to mi pokory w ogóle dużo daje. Jesteś w Chrystusie. Jesteś w Chrystusie. Nikt i nic nie może cię potępić. Cokolwiek przeżywasz, to przeżywasz w duszy. Duszy, ja też. Niech emocje nie wybiją cię z tego, że właśnie nie wyjdę i nie powiem. Idę w ogóle do kościoła, jestem najarana w ogóle, że powiem jakieś świadectwo. Ty jesteś najarany, ktoś ci nadepnie na nogę, nie powiem. Powiedz. Właśnie przeciwstaw się. Właśnie wyznaj swoimi ustami: jestem w Chrystusie. Jestem w Chrystusie. Właśnie wyjdę i powiem, co Bóg uczynił dla mnie. Właśnie wyjdę i powiem, co Bóg dla mnie robi każdego dnia. Właśnie wyjdę i powiem o moich relacjach. Właśnie wyjdę i powiem o miłości. Właśnie wyjdę i powiem o tym, że chodzę po ulicach. Świat się męczy, świat jest zestresowany, a ja wciąż myślę o Jezusie, a moje emocje i moje wszystkie myśli skierowane są na Jezusa. Właśnie wyjdę i powiem, jaki mam przełom finansowy. Właśnie wyjdę i powiem, że Bóg mnie uzdrowił. Bo On daje ci moc do wykonania tego, co jest niemożliwe. On, a ty jesteś w Nim i ja jestem w Nim, a diabeł jest poza Nim. I tak będzie już zawsze. Amen. Jesteś w Chrystusie. Nie daj się w ogóle z tego okraść. Wierzę, że może popłynąć z tego miejsca mowa zwycięstwa, świadectwo zwycięstwa, ale jest to wszystko uzależnione od nas. Od nas. Byliśmy teraz z Arturem w Augustowie i byliśmy na treningu i taki wielki napis był na siłowni. Nie ma źle wykonanego treningu. Może być trening niewykonany, po prostu ja na niego nie pójdę. Nie ma źle złożonego świadectwa. Źle jest wtedy, kiedy się go nie składa. A jest napisane, że zwyciężyli między innymi diabła,
słowem swojego świadectwa. Diabeł chce to wszystko spłycić i przyprowadzić to tylko do takiego jednego miejsca. To wiesz, to jest tylko takie świadectwo, wtedy jak spotkałeś Jezusa. Wol. Nie. Nie. Każdego dnia coś przeżywasz z Bogiem. Każdego dnia. Właśnie bierz taki przełom i wychodź i mów to, co Bóg dla ciebie uczynił. Chciej w ogóle tego. Chciej, wyznawaj to. W ogóle będę tak chciał. Chcę tak. W ogóle jak, wiecie, my często o coś się modlimy, a potem się dziwimy, że Bóg na przykład, Bóg zadziałał Bóg. Modliłeś się, chciałeś. Ja po tym śnie w ogóle tak sobie pogadałam z Bogiem i Bóg do mnie mówi, przecież chciałeś takich rzeczy. Fascynowały cię informacje, kiedy Kenneth Hagin wchodził w wizję, kiedy miał wizję podczas głoszenia. Modlisz się o to. Chcesz tych rzeczy. Następstwem tego, co się dzieje w twoim życiu, to jest to, że będziesz szła i będziesz opowiadała. Tak będziesz rozpalała ogień w kościele. Idź i mów, co ci uczyniłem. Idź i powiedz, że przyszedłem do ciebie. Idź i powiedz, że weszłaś we mnie. Idź i powiedz, powiedz, powiedz. Otwórz swoje usta. Otwórz swoje usta. Chciej. Chciej. Wiecie, to są prozaicznie proste rzeczy. Proste. Ale zobaczcie, jak bardzo ważne. Mnie mega budują świadectwa. Bardzo, bardzo. Ja w ogóle, wiecie, ja dzisiaj rozumiem, jak bardzo ważne dla mnie było ta możliwość powiedzenia w tym pierwszym moim kościele świadectwa. Choć to było u nich takie prawne. Nie ochrzcisz się, jeśli nie złożysz świadectwa. Nieważne. Dla mnie to był przełom. Dla mnie to był wielki przełom, że ja stanęłam i mogłam w ogóle opowiedzieć, jak spotkałam Chrystusa. Zobaczyłam w ogóle, że kurczę, mogę mówić. Mogę mówić. Zobaczyłam, że zbudowałam ludzi. Ktoś potem przyszedł i mówi, słuchaj, w ogóle, ale jazda. Takie przeszłaś rzeczy i Chrystus cię z tego wyprowadził. Tak, tak, to mój obrońca. W ogóle wziął na swoją klatę wszystko, co należało się mi. To są bardzo ważne rzeczy, posłuchajcie. I nie podchodźmy do tego banalnie. Że może coś tam małego, coś nie wiem, miałam z kimś złą relację i ta relacja się w ogóle naprawiła. Właśnie wyjdę i powiem. Dlaczego? Bo być może się z tym właśnie ludzie zmagają. Dodam im odwagi. Pokropię nadzieją, w ogóle powiem, że tak można. Zobacz, można w ogóle. Zwyciężasz szatana przez wyznanie swoich ust. Będziesz budował kościół. O jakże kocham twój dom. To jest nasz dom. To jest nasz dom. Potrzebujemy się wzajemnie budować. Potrzebujemy widzieć obrót. Choć w wierze pielgrzymujemy, tak wszyscy. Ale budujemy też siebie, tak? Wyznaniem naszych ust. W ogóle przeżywamy Chrystusa. W ogóle, rozumiecie? Przyjdź dzisiaj do Boga, zaplanuj to sobie. Kiedy dzisiaj wrócisz do domu, to jeszcze spisz sobie dzisiaj na kartce. Wypunktuj w ogóle sobie rzeczy. I w ogóle wiecie, co wam gwarantuję? Że od przyszłej niedzieli będzie brakowało czasu. W ogóle wierzę. Od przyszłej niedzieli będzie brakowało czasu, żeby składać świadectwa. A być może zrobimy dzień świadectw, wieczór świadectw, nie wiem. Ale to jest bardzo potrzebne. I dla was.